Panie starosto, mówienie o ustawianych przetargach w szpitalu, o sprzeczności interesów nie może być niepokryte faktami. Tak, ja nie mówiłem, że tam były ustawiane przetargi, ja mówiłem, że mam uzasadnione podejrzenia co do tego. I to sprawdzimy, to będzie precyzyjnie sprawdzone. Zapytał pan retorycznie w trakcie sesji, o co komu chodzi, no więc o co komu chodzi? Znaczy, ja myślę, że to nie tylko szpital kętrzyński. Ja powiem szczerze, że to co wyszło przy tej okazji w szpitalu kętrzyńskim, kiedyśmy zareagowali bardzo, bardzo ostro, to jakby to powiedzieć, widzi pani, w tym całej służbie zdrowia to jest tak jakoś dziwnie, że szpitale mają się najgorzej, a reszta, wszyscy dookoła, mają się dość dobrze albo bardzo dobrze. I myślę, że coś tutaj jest na rzeczy. Ja uważam, że nawet przy tym małym kontrakcie my możemy ten szpital lepiej poprowadzić i nie będzie takich strat, natomiast potrzebny jest nam plan długoterminowy. Ostro się pan zabrał za porządki, nie za ostro? No pewnie to było ryzyko, ja powiem, parę nocy nie spałem, ponieważ rzeczywiście jest tak, że jeśli ktoś przyszedł, uruchomił oddział wewnętrzny, to była groźba tego, że coś się może wydarzyć i że jacyś lekarze mogą odejść razem. Ale myślę, że warto było, no bo robimy, ja się spotykam z ordynatorami i powiem szczerze, jestem zbudowany postawą przynajmniej niektórych ordynatorów, którzy mówią, wreszcie robimy prawdziwe porządki. Opozycja zarzuca panu, że robi to pan wszystko po złości dla burmistrza Haćmana. Tak, no można wszystko mi zarzucać, po prostu można, no że w ogóle żyję, też można mi zarzucać, natomiast my nie możemy patrzeć na boki ani do tyłu, my musimy patrzeć do przodu, musimy ten szpital naprawiać, ja muszę mieć człowieka, do którego mam zaufanie, to są publiczne pieniądze, to jest nasz powiatowy interes i musimy tego o to dbać. Pańska determinacja w skali od 1 do 10? No, myślę, że tak 8-9.